Spęda do Imbo to jest taki jakby sport teatralny, w którym jakby wszystko to, co dzisiaj zrobimy, powstaje tu i teraz. Tutaj w Kutlarkach, bez przygotowania, bez scenariusza. Wszystko to, co dzisiaj zobaczycie, będzie efektem naszej imaginacji, naszej wyobraźni, ale także i waszej wyobraźni, bo będziemy pytać was o różne miejsca, o bohaterów, o problemy, o sytuacje do rozwiązania i różne tego typu rzeczy, więc nie podnosząc rąk, po prostu krzycząc w naszą stronę, bierzcie udział w wykonie i będziemy starali się jak najfajniej przedstawić wasze pomysły tutaj na scenie, w naszą dwójkę i gościnnie z Marysią. Dobra, ale żeby na samym początku was rozgrzać, pomimo tego, że chyba jesteście rozgrzani już prawie do czerwoności, to zrobimy tak, zróbmy to. Ja jestem słaby w tę rozgrzewkę, może Staszek spróbujesz? No dobra. Ta rozgrzewka polega na tym, że ja mówię jakieś polecenie, hasło, a wy mi entuzjastycznie odpowiadacie: tak, zróbmy to! I to robicie. Więc przybijmy piątkę z naszym sąsiadem po prawej. Tak! Zróbmy to! Piątka, kameramen, piątka. Piątka, kameramen. To teraz przytulmy naszego sąsiada po lewej. Tak! Zróbmy to! To teraz wstańmy! Tak! Zróbmy to! To teraz krzyknijmy głośno swoje imię! Tak! Zróbmy to! To teraz krzyknijmy głośno swoją ulubioną osobę z kadry! Tak! Zróbmy to! Usiądźmy! Tak! Zróbmy to! Poszukajmy. To teraz... głośno klaszczmy i bawmy się przez cały występ Bartu z Mego. Tak! Zróbmy to! Słupek tęci i leci wyżej. No teraz to właściwie nie tęci, tylko inny. I gdy rękę mam niziutko, to aplauz jest naprawdę nikły. Nikły! Malutki. Jest, prawie go nie ma. Ale nie minus. Bo. Kurna, wybuczenie na rozgrzewce. Nic tylko zejść. Dobra, ale. Ale zaraz, to nie jest minusowa skala, tylko to jest zero. Czyli jakby... Ale jak słupek tęci rośnie... To jest, nie wiem, jeden stopień może do nieskończoności. I słupek rośnie... Scenariuszu właśnie. Drugie nie ma ograniczeń.
I w ten sposób muszą przeprowadzić scenkę. Krokodyl w toalecie. Osy! Się w niej pewnie i spokojnie, to wybierzmy taki łatwy temat dla nas, robienie maseczek. Dajcie nam energię. 3, 2, 1, ostrzel! Słuchaj, jest problem z gorącą wodą, no. Jest tylko taka letnia. Może ja wstawię czajnik? Nie, ale raczej nie. No tak, jeszcze poparzymy sobie skórę, to taka letnia stacja, prawda? To tak będzie lejkowo na początek. No dobrze, zobaczymy. No to opowiadaj, kochana, jak to było tam? Przyjechał do ciebie, powiedziałaś. Ty zrobiłaś kawę. No, tylko na wsi jeszcze potrafią zrobić kawę. Taką kawę jak ty, to rzeczywiście. Czekaj, tu było jedna saszetka na... No dobrze, no. Ale nie! Aha, ją trzeba podgrzać. Dobrze, to w takim razie wstawiam. O mamo, to wszystko miało być zupełnie inaczej. Nie no, miałyśmy się spotkać, ja zrobiłam kawę, maseczki i nas opowiadać o nim, no. Co za dzień? Złamałam mazurek! Oj! No to po maseczkach zrobimy sobie manicure. To... Ja wiem, że jutro jesteś mu z nim umówiona, musisz wyglądać, prawda? Zaopiekuj się nim, siostrzyczka. No pustko. No dobrze. Ale na, tak, wiesz, na gotowo to się zrobi już po maseczkach, bo już się nastawiłem na maseczkę. Rany kota, spójrzcie się na imprezę. Jesteś umówiona dzisiaj? No nic nie mówiłaś. No to te maseczki, ja nie wiem, czy my zdążymy tą, bo tam musi 2 godziny leżeć, no. Kochana, myślę w takim razie, że musimy zrezygnować z tej. Ja mam takie na 15 minut. To będzie okej. Okay. Rany kota, coś ty narobił? Robiła. No musiałam cię spiłować, no kochana, no co? Z takim złamanym? Ja wiem, że teraz jest krótszy niż reszta, no ale... Nie no, jego zabiję, zabiję go. Że mnie, czy jego? Dobrze, 15. Ogórkowa pasuje? Ogórkowa maseczka oczywiście, z ogórka, zielonego. Nie wiem, że zupa ogórkowa, czy co? Zresztą, może ja na te ogórków nauczę. A, ty też jesteś cwana. Nie pierwszy raz sobie maseczki przecież. Kociaki. Nie bój się mnie, jak masz na imię? Słuchaj, no już naprawdę ta impreza i ten facet to już ci rozum odbierają, no. Marlena, co ty? Znamy się przecież 15 lat. No, ale mam już zawsze mówienie, nie rozmawiaj z obcymi. No właśnie, dlatego u mnie jesteś. Co im mielibyśmy robić? No przecież umówiłyśmy się na maseczki. W porządku. Nie, to nie. Ja się nie czaję. To do niego, to dobrze, bo znaczy on jest taki typ, że woli, wiesz, że on musi zdobywca, czy bo, boję się, ja też do mnie jestem taki wielki. No, a on lubi większe czy mniejsze? Bo jak większe, no to gorzej, no. I jak zdobywca, no to nie musi się chwalić. Nic z tego nie kapuje. No ile razy ci mam to tłumaczyć przecież?
Jak on jest zdobywca, to znaczy, że musisz być niedostępna. A jak on jest, ty, jak on się czai, no to ty wtedy się nie czai, no. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Dobra, one są już gotowe. A on znowu tu jest? Nie, no przecież go nawet nie znam, to ja się nie opowiadam. Ten twój adorator. Nie, no co ty, gdzieś z dziśkowi już kosze dawno wystawiłem. Gdyby tu przyszedł, to mnie nie ma, rozumiesz? No ja nie zakładam, że przyjdzie, ale okej. A co, coś między wami nie ten? On coś od ciebie chce? To jest, szefie! Nie no, Marlena, no co ty, dlaczego mi nie mówiłaś wcześniej? Ja bym coś zrobiła, no. Pójdziesz na zwiaty. Nie, nawet nie wiem, gdzie on jest teraz, już ci mówiłem, że przecież kosza mu już dawno tym. Ale tylko uważaj. Nigdy nie idę, robimy maseczki. Marlena. Ale mnie tak strasznie boli. No nie mów, że się zakochałeś w Zdziśku. Przecież to jest ostatnia szuja. Ale tak nie wie, że nie mogę. Szuja i kawał tetryczowego tuja. No. Wiem, że go nie znosisz, ale no, musisz. Zaraz. Czy to znaczy, że ten, z którym się umówiłaś wczoraj i jesteś na jutro umówiona, ale o którym miałeś dzisiaj opowiadać, to jest właśnie Zdzisiek? Co się dzieje? Jak mogłaś mi to zrobić? Zwyrodalec jeden! Ale ci mówiłem od początku! Wredny buraz! Mówiłem od początku, że to jest zwyrodalec, że to jest brudas i... Nie będę już mówić. Co jeszcze ci mówiłam? Musimy się zastanowić. No ty się musisz zastanowić, za kim się uganiać. Ja się tu nie boję, mam na niego swoje sposoby. No dobrze, Marlena, ja ci jedyny krzyżowy kraj. Pojedźmy do mojego domu. Do mamy. No ja już rozpakowałam maseczki, już nagrzane, wymieszane, ogórki nacięte i teraz te wszystkie mamy jechać do ciebie. Siódemką, a potem jeszcze 312 mam się przeszalać. Zwariowałaś. Poza tym jak się świecisz na imprezę, to już na pewno nie zdążysz. Jestem głodny. Proponowałam ogórka, nie chciałaś. Ogórka? Jeszcze wcześnie. Odłóż to, tu nikt niczego ci nie zabierze. Przecież sama ci proponowałam tego ogórka. Nie żyję ci tego ogórku. Chcesz całego? Przepraszam! Masz całego ogórka i tego zjedz. A ja sobie robię maseczkę. I łos! Tak. Spektakl za 5 minut. Za 5 minut. O!
Dobra, czy zasady są zrozumiałe? My nie możemy się sami poruszać. Żeby sterka była ciekawa, musi się nami w jakiś sposób poruszać. My będziemy na to jakoś reagować. Nogi załatwione, ręce załatwione, głowa załatwiona, możecie... Barbie. Tak? Dobra. No to uwaga. Dajcie nam energię i naszym asystentom. 3, 2, 1, 8! Ja już się stresuję. Kostium gotowy. Czy się stresuje? Jak się zrobię? Czy ja położyłem tę butelkę w prawej kulisie? Kładę, tak. Dobrze, ja nic nie pamiętam. Starze, wszystko masz, tak? Tak, no, butelka, a twoja jest przecież na, no, skrzynce. Pokaż, gdzie? Tam? Ja nie wiem, gdzie kładziesz skrzynkę, no. Gdzie jest? Tam? Ja ostatnio ją widziałem, była tam. Gdzie? Tam. Niechże spojrzę, tam? No tak, dokładnie tam. No, o! Gdzie? Tam? No tam, no! No idę. O, rzeczywiście, jest na ziemi. No, ale czy... To jest! A czy ona nie powinna być w lewej kulisie? O kurde! Nie stary, no! Po co ty się urodziłeś? Od ilu lat grasz? Muszę iść! Iść? Iść! Zwariowałeś? Biegnij! Przecież już publiczność weszła, no! Stary, no na co czekasz? Biegnij! Poczekaj, ja ci pomogę, ja ci rozmasuję.